Bardzo się cieszę, że z praktycznym gronie spotykamy się w drugiej części naszego spotkania. Bardzo chciałem serdecznie podziękować naszym panelistom za przyjęcie zaproszenia na naszą dyskusję. Chciałem przedstawić Małgorzata Tracz, współprzewodnicząca Partii Zieloni, Marek Dydu, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Narodowej Śląsku, profesor Wojciech Krowarny, partia RAS. I jednocześnie w przerwie sprawdziliśmy statystyki naszej transmisji telewizyjnej. Chciałem Państwa poinformować, że 2200 osób oglądało pierwszą część naszej konferencji za pośrednictwem portalu trybuna.ru. Wydaje mi się, że jak na nasz debiut była to pierwsza nasza transmisja za pośrednictwem portalu trybunału, to wynik całkiem spory i wydaje mi się, że to bardzo fajne, że tyle osób postanowiło poświęcić te kilkadziesiąt minut, godzinę przed komputerem, aby posłuchać naszej dyskusji o Zygmuncie Baumanie. A teraz, tak jak zapowiadałem, chcieliśmy tę dyskusję o myśli Zygmunta Baumana, jego inspiracjach dla ruchów progresywnych przenieść na praktyczny czy polityczny poziom, już nie teoretyczny, ale polityczny, i także z poziomu globalnego przenieść go na poziom lokalny. Bo mówił o tym profesor Chmielewski także w swoim wystąpieniu o tych związkach globalizacji z lokalnością. Wydaje mi się, że to jest niezmiernie istotne, aby spróbować zdefiniować lokalne rozwiązania na problemy, które niesie ze sobą globalizacja. Jednym z takich problemów jest na przykład dezindustrializacja, która uderza w wiele ośrodków miejskich w Polsce. Miało to miejsce na początku lat 90., na początku transformacji, którego ofiarami stały się mniejsze ośrodki miejskie. Także za rok mamy w Polsce wybory samorządowe i niewątpliwie ta dyskusja o polityce lokalnej już się zaczęła, bo większość ugrupowań politycznych przygotowuje się już do tych wyborów samorządowych. I wreszcie partia rządząca jakby dała dodatkowy impuls do dyskusji o rozwoju lokalnym, przedstawiając projekt budowy metropolii warszawskiej, który wzbudza swoje kontrowersje. Podobny projekt jest w Opolu, gdzie także Prawo i Sprawiedliwość chce rozszerzyć granice Opola, co powoduje duży opór społeczny. I wydaje się, że tutaj bardzo ciekawy byłby głos czy odpowiedź ruchów lewicowych. I o to chciałbym się zapytać uczestników naszego panelu. Chciałbym rozpocząć od takiej obserwacji. Otóż Platforma Obywatelska w okresie swoich rządów, zwłaszcza zespół doradców premiera Tuska pod przewodnictwem Michała Boniego, przedstawiała taką koncepcję rozwoju regionalnego, która nazwała bardzo trudnym językiem jako dyfuzyjną polaryzacyjną. Znaczy według ideologów Platformy Obywatelskiej to wielkie ośrodki miejskie miały być tym motorem napędowym rozwoju gospodarczego i społecznego i ten rozwój miał skapywać na te mniejsze ośrodki. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiało zupełnie odmienną koncepcję i w kampanii wyborczej parlamentarnej Jarosław Kaczyński odwiedzał małe miejscowości, powiaty i dawne miasta wojewódzkie, obiecując, że on przywróci odpowiedzialność państwa za te mniejsze ośrodki miejskie, które poczuły się opuszczone przez państwo w trakcie transformacji. Więc moje pytanie brzmi, gdzie w tej dyskusji jest ten lewicowy głos, to znaczy czy bliżej Platformy Obywatelskiej, czy bliżej PiS-u, czy też może jest zupełnie inny pomysł na politykę regionalną, właśnie jeśli idzie o te mniejsze i średnie miasto. I może z tym pytaniem najpierw się zwrócę do Marka Dyduka. Można by się dać. Jaki głos powinna zająć lewica w tej sprawie? Popatrzę też na to z punktu widzenia pewnych doświadczeń, które ma lewica i moich osobistych. Trzeci sezon rzędu jestem radnym sejmiku. Byłem też w pierwszym sejmiku rok, póki Krzysztof Janin nie rozdzielił funkcji parlamentarnych i samorządowych. Ale też mam do czynienia z tego tytułu z
patrzę na gminę byłego województwa wałbrzyskiego, gdzie począwszy od Wałbrzycha, praktycznie każda gmina ucierpiała w wyniku zamknięcia kopalń, ale w wyniku zamknięcia czy likwidacji przemysłu bawełnianego, też wyrada dzierżoniu, czy elektronicznego dzierżoniu. Każda gmina, która miała jakiś zakład na swoim terytorium, po prostu z dnia na dzień straciła te miejsca pracy, te zakłady i z tego tytułu bazowo się wtedy się dało ponad 30%, co było oczywiście tragedią dla tych lokalnych środowisk. Mi się wydaje tak, że oczywiście Lewica powinna mieć samodzielne zdanie w tej sprawie i wyjść z jakiegoś punktu widzenia. Dla mnie takim punktem widzenia jest zrównoważony rozwój. Jeżeli tak zaczniemy myśleć, to znaczy, że nie możemy stworzyć wielkich aglomeracji bezkrytycznie, czyli mówiąc krótko, tworzymy Polskę dwubiegunów, dwóch prędkości, bo wielkie aglomeracje same sobie rozwijają się szybciej, ale jeszcze jak im dołożymy pieniążków, na przykład jak dzielimy środki unijne, to one będą się faktycznie o wiele szybciej rozwijać, ale oczywiście nie będzie pytanie, jakie koszty, no koszty tym większy. Jeżeli Lewica mówiłaby dobrze, równe szanse w małych gminach, na wsiach i w relacji do dużych ośrodków, to powinniśmy zadbać o to, żeby i system finansowania samorządów i jakby preferencje rozwojowe właśnie zrównoważyć. Tu jest Jacek Buczkiewicz, który jest liderem w zasadzie przyjęcia ustawy o finansowaniu samorządów, jeszcze jako wiceminister finansów. Ustawy niezmiernie trudne. Drugi etap reformy samorządowej w 1999 roku, a dopiero w 2003 roku pod koniec, w listopadzie bodajże, przyjęliśmy ustawę i przez 4 lata nie musieliśmy mieć takiej ustawy. Bo było oczywiście sprzeczne interesy, jak finansować samorządy, ile im oddać z podatków, ile im oddać z CIT-u, czyli od podatków od osób prawnych. I dopiero zespół pod kierownictwem Jackiego do tego doszedł. To był bardzo trudny proces, ale to najpierw chcę pokazać, że jak ciężko stworzyć jednolity system finansowania, który jest kluczem do rozwoju tych małych gmin, kluczem do rozwoju pewnych tych lokalnych instytucji, jakim jest samorząd. I z tego tytułu też uważam, że rozwój Polski powinien się odbyć właśnie w drodze samorządów i tych mniejszych, bez szukania szczególnych okoliczności utworzenia wielkiej aglomeracji. Nieszczególnych, dlatego że one w naturalny sposób się rozwijają. W naturalny sposób więcej inwestycji jest we Wrocławiu, wokół Wrocławia. W naturalny sposób tutaj młodzi ludzie przyjeżdżają, bo się kształcą. W naturalny sposób to się dzieje. Ale proporcja powinna być taka, że jak są uczelnie wyższe w Wrocławiu, niech będą też filie na przykład w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu, w Jeleniej, gdziekolwiek idzie, żeby skrócić tę drogę do nauki. Jeżeli mówimy, że we Wrocławiu jest 100% mieszkalnictwa, budownictwa mieszkaniowego, 100% jest komercyjne, to musimy rozmawiać, żeby wprowadzać na przykład mieszkania komunalne w mniejszych miejscowościach i we Wrocławiu i tak dalej, i tak dalej. Ale zmierzam do tego, że poziom życia, rozwój, szanse życiowe muszą się odbywać przez te małe, lokalne społeczności i oczywiście nie przedłużając ten tak, uważam, że z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju sposób finansowania polskich samorządów i rozwoju polskich samorządów powinien być mniej więcej w tym modelu, który w tej chwili się toczy, przy założeniu jeszcze jeden, który też prowadził w ustawie Jacek Buczkiewicz, że bardzo bogaci muszą dołożyć do tych bardzo biednych. Czyli jeżeli przekraczasz pewien poziom dochodu, oddaj pieniądze poprzez państwo do tych biedniejszych gmin, bo to jest, nazywałem to janosikowe niesprawiedliwe, ale jest właśnie sprawiedliwe, bo wtedy mamy ten model rozwoju zrównoważonego. Dziękuję. Ja oczywiście mam jeszcze kilka konkretyzujących pytań, ale wolałbym, aby wszyscy uczestnicy odpowiedzieli właśnie o tą wizję, znaczy gdzie poszczególne partie na tej osi się sytuują, więc ciebie teraz poproszę o profesora. Wydaje mi się, że koncepcja forsowana przez Platformę Obywatelską sama w sobie okazała się nierealna, czyli ten model dyfuzji polaryzacyjnej po prostu się nie sprawdził. Mamy wciąż wielkie ośrodki miejskie, gdzie poziom życia jest znacznie wyższy niż w mniejszych miejscowościach. To całe nastawienie Platformy Obywatelskiej oddał też niejako Grzegorz Schetyna, mówiąc, że
wyborów nie wygrywa się w Wilanowie, wygrywa się w Końskiem. Problemem natomiast Platformy Obywatelskiej było to, że oni nie mieli oferty dla osób z mniejszych miejscowości albo z obszarów wiejskich. Marek wypowiedział się bardzo z takiego punktu widzenia praktycznego i też samorządowego. Ja bym chciała powiedzieć się z nieco punktu widzenia nawiązującego do Baumana, o którym dzisiaj wspominaliśmy, oraz do tej utopii w działaniu, czyli jak można by było te kwestie rozwiązać. Zdecydowanie bliższa jest mi koncepcja forsowana przez Prawo i Sprawiedliwość, a mianowicie wspieranie obszarów wiejskich, obszarów mniejszych miast. Natomiast wydaje mi się, że środki, których używa Prawo i Sprawiedliwość, są z innego porządku społecznego. A mianowicie są to środki takie zaradcze, które w dłuższej perspektywie nie do końca zniwelują nierówności społeczne, które są, jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, no, główną bolączką dzisiejszego świata, jak na poziomie globalnym, narodowym, a także na poziomie miejskim. Jaka jest wizja? Bo dużo mówimy o tym, że brakuje nam pewnej wizji, tak? Zamykamy się w tych schematach, które istnieją i w ich obszarach szukamy rozwiązań. Wizją jest zielona transformacja energetyczna oraz promowanie tak zwanych gmin proekologicznych. O tym też pisał profesor Barber właśnie, że gdyby burmistrzowie rządzili światem. Zauważmy, że pojawiła się tendencja, że w odpowiedzi na te wyzwania globalizacyjne pojawia się taki projekt, żeby samorządy przyjmowały jakby część tych funkcji. Jeśli chodzi o taką zieloną rewolucję dotyczącą transformacji ekologicznej, ona ma bardzo wiele zasadniczych plusów. Po pierwsze, walczymy ze zmianami klimatu, których skutki odczuwamy wszyscy, jeśli nie poprzez jakieś bezpośrednie, tak, huragany, powodzie, to powiedzmy przez kwestie uchodźcze, które rozpalają debatę publiczną i na które tak naprawdę nie mamy rozwiązania, a które są pokłosiem tego globalnego ocieplenia. Taka zielona rewolucja energetyczna zakłada tworzenie miejsc pracy właśnie w tych mniejszych miejscowościach, w oparciu o biogazownie, w oparciu o energię ze źródeł odnawialnych. Bardzo często w gminach, które już tę koncepcję wprowadziły w życie, na przykład w Hiszpanii, cały region Nawara, tak naprawdę przeprowadzić tę zieloną transformację ekologiczną nie tylko ze względu na to, żeby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i dbałość o środowisko, ale przede wszystkim by zyskać bezpieczeństwo energetyczne, czyli samodzielność energetyczną, a po drugie stworzyć lokalne miejsca pracy. Problemem współczesnego świata jest to, że małe lokalne firmy, małe lokalne przedsiębiorstwa są niekonkurencyjne w porównaniu z wielkimi przedsiębiorstwami. I wsparcie lokalnego rynku pracy poprzez zieloną rewolucję, tworzenie miejsc pracy w dziedzinie termomodernizacji, w odnawialnych źródłach energii, co więcej w systemach zarządzania tą energią, to jest tak naprawdę odpowiedź na to, jak możemy tym mniejszym miejscowościom pomóc. Jeśli chodzi o obszary wiejskie, to znowu Platforma Obywatelska nie ma tu żadnej odpowiedzi. Prawo i Sprawiedliwość w dużej mierze odwołuje się do pewnego schematu takiego religijnego, myślowego. Natomiast tak naprawdę odpowiedzią znowu jest energia odnawialna. Jest to zapewnienie rynku zbytu dla rolników, dla produktów rolnych. Wspieranie właśnie biogazowni na ogromnych terenach, które istnieją, można stworzyć system paneli słonecznych. I to jest coś trwałego. To się już na świecie dzieje. Bardzo mamy takie porozumienie burmistrzów dotyczące właśnie gmin proklimatycznych, które ze sobą współpracują. Co więcej, ta współpraca przebiega też na osi państwa europejskie albo w Stanach Zjednoczonych, współpracują z, przepraszam, miasta, współpracują z miastami i regionami w Chinach. Więc widać, że to się bardzo rozwija i tego nie można ignorować. Może jeszcze z drugi sposób walki właśnie z tymi nierównościami społecznymi, szczególnie jeśli chodzi o mniejsze miejscowości, to jest waluta lokalna, która też istnieje w wielu miastach i jest odpowiedzią na ten błędny model ekonomiczny. Tak naprawdę nawet nie jest to czysta ekonomia, tylko jest to no, dyktat systemu bankowego. Odpowiedzią na to może być waluta lokalna, czyli własne środki finansowe, w ramach których dokonywane
wspierane są transakcje lokalne. Wspiera to lokalny przemysł, a zarówno takie waluty lokalne można na przykład uzyskiwać zapewne pracę na rzecz społeczności lokalnej, czyli segregację śmieci, wzajemną sąsiedzką pomoc i tak naprawdę zmniejszamy pewne wykluczenie społeczne, bo ludzie, którzy no nie są beneficjentami transformacji, nie są beneficjentami tego ustroju, nie odnajdują się w tym dyktacie bankowo-finansowym, będą mieli środki za działalność prowadzoną na rzecz wspólnoty lokalnej, dzięki której mogą mieć godne życie w ramach tej wspólnoty. Mogą opłacać za to na przykład przejazdy komunikacją publiczną, mogą opłacać podatki uiszczane do gmin, a też dokonywać wymiany handlowej w ramach istniejącego handlu. Więc to jest taka jakby wizja właśnie, którą można byłoby zaproponować. To samo pytanie. Dziękuję bardzo. Na to pytanie odpowiem trochę tak przewrotnie. Partia Razem, cała Lewica powinna być równie daleko od Platformy Obywatelskiej, jak i Prawa Sprawiedliwości, ale bardzo blisko tradycji socjaldemokratycznej, którą tutaj tak symbolicznie ferdynand Rasala reprezentuje. I tu kilka słów o tym, jak ta tradycja, jak tę tradycję widzę. Otóż niemiecka socjaldemokracja utrzymała taki zdecentralizowany model państwa, który wynikał z niemieckiej tradycji osobnych księstw. Dzisiaj to bardzo dobrze widać, kiedy jedzie się przez terytorium naszego zachodniego sąsiada, że w średnich, a nawet małych miejscowościach są bardzo ważne instytucje publiczne, urzędy, instytucje kultury z wielkimi tradycjami, które są potrzebne mieszkańcom regionu, mieszkańcom miasta, tym, którzy u siebie lokalnie żyją i pracują. Nawet Bismarck nie zniszczył tej zdecentralizowanej struktury, mimo że jego ideą było zbudowanie takiego jednolitego, ogólnonarodowego państwa. I rozpoczynając kampanię wyborczą do parlamentu w 2015 roku, partia Razem przygotowała takie założenie programowe decentralizacji Polski w takim duchu, aby to nie tylko środki były wydawane lokalnie, regionalnie, środki finansowe, ale także najważniejsze instytucje i urzędy, które reprezentują sferę publiczną w Polsce, były zdecentralizowane, to znaczy, żeby były bliżej mieszkańców Polski, także poza stolicą. Oczywiście to było tylko założenie programowe, na którym ciągle pracujemy, ale to założenie mówiło o tym, że nie wszystko, co najważniejsze, to decyduje o tym, jak funkcjonuje Polska jako państwo i społeczeństwo musi mieścić się w Warszawie. To może mieścić się także w Wałbrzychu, albo w Koninie, albo w Opolu. I uważamy, że takie przesunięcie tej bliskości państwa w stronę lokalnych struktur, środowisk, obywateli wpłynęłoby po pierwsze na większe zaufanie do państwa, bliższe powiązanie problemów życia codziennego z tym, jak funkcjonują struktury instytucji i urzędów i wreszcie stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy, także w perspektywie lokalnej. Proszę zwrócić uwagę, że to, że małe miejscowości, średnie miejscowości w Polsce pustoszeją od co najmniej ćwierćwiecza, może nawet dłużej, wynika nie tylko dlatego, że one w sensie takim twardym, ekonomicznym czy społecznym tracą w rywalizacji z dużymi ośrodkami, że metropolie proponują więcej, ale także dlatego, że zbudowano taki sposób myślenia, w którym mieszkańcy małych miejscowości czują się wykluczeni i upokorzeni. Badacze systemu edukacji w Polsce wskazują na to, że wyjeżdża się z małych miejscowości na studia do metropolii nie tylko dlatego, żeby zdobyć konkretny zawód i materialnie poprawić sobie sytuację, ale także dlatego, żeby zdobyć uznanie. Studia w Polsce ciągle jeszcze mają taki wymiar, że dają pewne takie uznanie społeczne albo poczucie spełnienia osobistego. Gdyby udało się zadbać o to, żeby edukacja publiczna, w tym wyższe uczelnie w małych ośrodkach dawały takie uznanie, liczące się w perspektywie społecznej, rodzinnej, środowiskowej, miejskiej, to być może duża część młodych ludzi, którzy dzisiaj opuszczają swoje miejscowości, by studiować w Krakowie, Warszawie czy we Wrocławiu, a to ponad 60% w ogóle wszystkich studiujących zostałaby u siebie.
powstałaby w Nysie, czy w innym podobnym miejscu. A zatem do takich rozwiązań czysto prawnych, ekonomicznych, chciałbym dorzucić jeszcze rozwiązania w przestrzeni edukacyjnej i kulturalnej. W tej chwili w małych miejscowościach jedyną tak naprawdę wspólnotą, którą oferuje się mieszkańcom, jest czasami wspólnota narodowa. Nie ma żadnej innej struktury publicznej, do której mogliby się mieszkańcy tych miejscowości włączyć, także młodzież. Nie ma instytucji publicznych, które oferowałyby tę wspólnotę. Jeżeli udałoby się zaproponować choćby w dziedzinie na przykład kultury lokalnej takie inicjatywy, takie ośrodki, takie społeczności, które mogłyby dla ludzi stworzyć przynajmniej na miastkę tej wspólnoty, to już byłby element tego uznania. Poczucia, że warto zostać u siebie na miejscu, że to jest miejsce wartościowe i tam wspólnie z innymi ludźmi razem pracować dla dobra tej lokalnej społeczności. A ten kapitał społeczny w małych średnich miejscowościach w Polsce był. On został częściowo roztrwoniony razem z takim kapitałem gospodarczym. Na Dolnym Śląsku po 90 roku upadło lub zlikwidowano około 900 dużych zakładów pracy, dużych fabryk. Razem z nimi zlikwidowano przecież pewną taką społeczną strukturę i poczucie bycia u siebie, bycia potrzebnym człowiekiem w społeczeństwie. Ktoś, kto traci źródła dochodu, ale traci też zakorzenienie społeczne w pewnej wspólnocie. Więc oprócz jakiegoś takiego pomysłu na reindustrializację, a pod tym partia Razem także się podpisuje, oprócz pomysłu na to, jak dzielić środki, a także jak zdecentralizować instytucjonalnie urzędniczą Polskę, trzeba pamiętać o tym, że to wszystko razem powinno odbudować to poczucie przynależności do miejsca, do lokalnego środowiska. I to dopiero będzie taki magnes, który zatrzyma ludzi u siebie. To chciałbym pokontynuować ten wątek związany z tą reindustrializacją, bo jak zostało zauważone, ten zanik do tych miejsc pracy w przemyśle, który napędza rozwój mniejszych i średnich miast w Polsce mniej więcej w całym okresie powojennym do 90 roku, on przyniósł nie tylko skutki ekonomiczne, ale też społeczne, kulturowe, to chciałem się zwrócić najpierw do Marka Wytucha, który przez wiele lat reprezentował w polskim parlamencie tę część Dolnego Śląska, która najbardziej dramatycznie została doświadczona procesem deindustrializacji. Chciałem się zapytać o taką rzecz, znaczy plan Morawieckiego, który jest jakby sztandarowym planem, na razie hasłowym, ale jednak pokazujący pewien kierunek tego rządu Prawa i Sprawiedliwości, on opiera się na założeniu, że państwo musi aktywnie włączyć się w proces odbudowy przemysłu. I moje pytanie, w kontekście tego planu Morawieckiego i Twoich doświadczeń jako parlamentarzysty z okręgu wałbrzyskiego i także radnego Sejmiku, czy widzisz szansę na przywrócenie miejsc pracy w przemyśle w takich miastach jak Wałbrzych, Nowogrodzka? Czy jaki mógłby być to przemysł i czy można tworzyć inne miejsca pracy niż do tej pory? Znaczy, do tej pory paradygmat rozwoju tych miast był taki, że po prostu tworzymy na Dolnym Śląsku specjalne strefy ekonomiczne, które są tak naprawdę montowniami, które nie oferują bardzo dobrych miejsc pracy. Czy można, czy widzisz perspektywę na przywrócenie tych dobrych miejsc pracy w przemyśle? Przede wszystkim uważam na tym, że te rządy lewicowe niestety likwidowały te miejsca pracy tak trochę bezwiednie. Ja sobie przypominam, jak w Malinu, niewielkiej miejscowości pod Wałbrzychem, była jedna z dwóch fabryk, które produkowały len, materiały z dnu. I wojewoda ówczesny zamykał, nie lewicowy, zamykał ten zakład, dlatego że miał zadłużenia wtedy 300 tysięcy złotych, mimo że na magazynie podawał to było za 300 tysięcy złotych. Była taka moda, zamykaj, bo to nieefektywne, nieefektowne i tak dalej. Ja osobiście sam w Wałbrzychu uratowałem trzy zakłady, które w tej chwili jeden nadal, czyli Wamach, produkujący górnicze urządzenia. Koksownia, która była likwidowana trzy razy, udało się ją uratować i przez długie lata zabiegałem o porcelanę książ, który kasował 1000 kobiet i dopiero przyszedł nowy rząd i sobie ją zlikwidował. Ale wtedy próbowaliśmy udowodnić, że likwidacja miejsc pracy bezwiedna powoduje, że niektóre
zakłady są już bezpowrotnie zlikwidowane i nie da rady nic więcej zrobić. Po drugie, bardzo dużo tradycji fachowej zostało zniszczonych. Ja wiem, Stocznie Gdańskie, gdzie przez siwałcy byli tam produkowani, jak węgiel w Łomżyku, czy elektronika w Dzierżoniowie, gdzie była fiola. Okazuje się, że ci ludzie wyjechali za granicę, bądź w inne regiony i byli fachowcami bardzo dobrymi w swojej dziedzinie, a myśmy ich odesłali gdzie indziej, za drugie, po co jedno, a po drugie zlikwidowali szkoły zawodowe i tak dalej. Dzisiaj, jeżeli miałbym mówić o szansie powrotu, to oczywiście musi się to odbywać przy udziale właśnie samorządu, ale państwa pewnymi preferencjami. Otóż w Czechach nie ma specjalnych stref ekonomicznych, ale wszystkie samorządy, wszystkie większe jednostki administracyjne sprzyjają inwestycjom zagranicznym czy swojej mniejszymi podatkami, czy no, musi być jakiś instrument. Drugim problemem, który jest dzisiaj w Europie, to jest fachowość ludzi. Nie ma pielęgniarek, nie ma ślusarzy, nie ma hydraulików i tak dalej, to wszyscy muszą się ogólnie kształcić. Więc przywrócenie szkół zawodowych spowoduje i powinniśmy, że województwo dolnośląskie bardzo dużo zainwestowało pierwsze w Polsce, żeby zainwestowali 70 milionów plus następne 70 powiaty. Otworzyliśmy kilka szkół zawodowych i będziemy to kontynuować. I dlatego między innymi Volkswagen w Polkowicach czy w Jaworze, niewielkiej miejscowości jak HCBS, chcą inwestować nie tylko dlatego, że się podoba, tylko że tam był taki przemysł i taka kultura techniczna, że oni widzą tam panowców, tak? Jeżeli chcemy odbudować nie te morogi na przykład jak Mercedes, ale mniejsze zakłady, to musimy mieć ofertę też na rynku pracy fachowców. To jest jedna z dróg. I drugie to są preferencje. I państwo to jest oczywiście preferencja, którą da gmina, ale państwo też musi tutaj w czym uczestniczyć? W infrastrukturze. Żaden inwestor nie przyjdzie tam, gdzie nie ma gazu, wody, drogi odpowiedniej, komunikacji itd. Jeżeli sobie, i tu jest też droga samorządu, jeżeli z tym sobie poradzimy, to moim zdaniem w perspektywie 20 lat, ale jest szansa, żebyśmy gdzieś przemysł odbudowali. Ja wrócę jeszcze tylko jednym zdaniem, bo ja mówiłem o Walinie. Ale każda miejscowość, każda gmina, nawet wiejska, w stałym województwie wałbrzyskim miała jakiś zakład. Na wielu wsiach był zakład. To zostało oczywiście po Niemcach, ale te zakłady były przez ileś tam lat. I do tego zmierzam, że to jest możliwe, żeby one w jakiś sposób, nie te same, ale w jakiś sposób wróciły. I ostatnim elementem to są niestety, ale jeszcze widoczne bariery administracji. Wielu urzędników nie rozumie, że inwestycja, która tam przyjdzie, będzie korzystna dla gminy. Uwierzcie mi, że tak jest w rzeczywistości. Ja się sam zdarzę, tak wspierają jakąś inwestycję, że mi się to nie interesuje. Ale to nie interesuje panom czy pana, że tu będą miejsca pracy, mniej wydamy pieniążków na funduszu pracy. Po drugie, oni będą płacić podatki od osób fizycznych. Bezrobotnemu trzeba zapłacić. A ten, kto pracuje, płaci podatek częściowo poprzez podatek od osób fizycznych na państwa, tak? Na administrację publiczną. I to trzeba zrozumieć. Ta bariera administracyjna, myślenia biurokratycznego, teraz powoduje, że przychodzi inwestor. Ja osobiście co najmniej uratowałem dwie inwestycje, między innymi Romana, który jest na Dolnym Śląsku, a pierwszy inwestował w Wałbrzychu. Tylko przez to, że przełamaliśmy bariery administracyjne, bo urzędnicy nie chcieli słyszeć o tym, żeby na przykład oni nie zapłacili zaledwie podatek od takiej firmy w ramach, która im udostępniła ziemię, sprzedała ziemię. Oni mieli zapłacić, mimo dlaczego mamy płacić za tą firmę, bo my nie możemy skończyć podatku. To jest albo ich, co przedłużyłem w dowiad, żeby oni zgodnili z tych podatków, a ta firma się zatrudnia z 2000 ludzi dobrze. Ale gdyby ten biurokrata powiedział, że nie, to do dzisiaj by tam nie było tego zakładu. I takich sytuacji jest wiele, czyli gminy też można zrozumieć, żeby sprzyjać tym inwestycjom. Tyle. To właściwie mieliśmy już tutaj deklarację ze strony banka w gminie SLD i ze strony Wojciecha, ze strony Radzi Razem Nowego Industrializacji, więc chciałem zapytać się, w razie pan Wojciecha, o zieloną wizję reindustrializacji, jeżeli w ogóle uważasz, że reindustrializacja tych mniejszych ośrodków jest takim narzędziem do rewitalizacji społecznej. To ja troszeczkę się powtórzę, dlatego że mówiąc o zielonej rewolucji, też miałam na myśli reindustrializację. To, co jest ważne, no nie ma powrotu do tego, co było, tak? Nie możemy otwierać wciąż nowych kopalń, bo tak naprawdę są to rozwiązania krótkofalowe i godzące w interesy
funkcjonuje przez 5-10 lat. Potem te miejsca pracy się wycofują, zostaje skażone środowisko i zostają ludzie bezrobotni. Także musimy troszkę te schematy przełamać i zastanowić się, gdzie leżą nowe technologie, które trzeba w mniejszych miejscowościach, ale także i w większych miastach wprowadzać oraz jakie są mechanizmy, dzięki którym gminy mogą wspierać rozwój nowych miejsc pracy, rozwój nowych technologii. Pamiętajmy o tym, że mamy postępującą robotyzację. Tak naprawdę w takiej bardzo utopijnej wizji świata zostaną prawdopodobnie tylko artyści i filozofowie, bo całą resztę prac będą mogli wykonywać. No, bo zieloni są w tej awangardzie, która dostrzega te przemiany społeczne. No, zauważmy, częściowo brak miejsc pracy jest spowodowany też tym, że maszyny zaczęły zastępować ludzi, tak? Więc teraz maszyny są efektywne. Do ich obsługi potrzeba mniej osób, więc musimy się zastanawiać, gdzie są te nowe dziedziny, które tak naprawdę dadzą nowe miejsca pracy. I oprócz tej zielonej rewolucji, czyli praca przy termomodernizacji, przy odnawialnych źródłach energii, dostarczenie stałych rynków zbytu dla lokalnego rolnictwa, co bardzo dobrze się sprawdza. Jeszcze wracając do tej Hiszpanii, Nawara w momencie kryzysu ekonomicznego była jedynym regionem w Hiszpanii, który po prostu nie miał problemów finansowych, dlatego że stworzyli swoje miejsca, własne miejsca pracy. Co powinna robić gmina? No, gmina ma wiele narzędzi do rozwoju tych nowych miejsc pracy, natomiast to, co jest najważniejsze, to muszą być lokalne firmy i wspieranie lokalnych inwestycji, a nie dawanie ulg podatkowych wielkim koncernom, wielkim firmom, które właśnie przychodzą w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Ja przyznam taki paradoks nawet. Pracowałam przez 6 lat w korporacji międzynarodowej, która na rynku globalnym bardzo dobrze sobie radzi i połowa pracowników tej korporacji otrzymywała wynagrodzenie finansowane przez Unię Europejską. Tak jakby wielkich firmy nie było stać na to, by płacić swoim pracownikom normalnie z zysków, tak? Bez wykorzystywania tych unijnych środków, które mogłyby pójść z kolei na rozwój, na miejsca pracy w mniejszych miejscowościach. Więc ja bym tutaj patrzyła szerzej. Bardzo podobało mi się to, co powiedział Wojciech Browarny na temat tej pewnej mentalności też. Nawet nie tyle mentalności, co odzyskania poczucia sensu, tak? Że nie jesteśmy zaśniadkowym miasteczkiem czy wioską, tylko że tak naprawdę u nas też są pewne centra kultury, są pewne centra myśli akademickiej i jest przede wszystkim ta wspólnota lokalna. Zauważmy, że to, co mamy teraz, to są tak zwane miasta klony, gdzie mamy Żabki, Biedronki, Fresze na każdym rogu, a nie mamy właśnie zakładów kaletniczych, nie mamy zakładów szewskich. To jest też kolejny motyw, żeby wrócić do tych przydatnych zawodów z korzyścią dla lokalnych miejsc pracy, z korzyścią dla naszych portfeli, a także z korzyścią dla środowiska, bo będziemy na przykład naprawiać pewne rzeczy, korzystać z tych usług, zamiast wyrzucać i kupować nowe i nowe i nowe, wspierając tak naprawdę nielokalny biznes, nielokalnych małych, średnich przedsiębiorców, tylko właśnie wielkie firmy, które to produkują. Więc jakby wyjście poza te schematy myślenia i szukanie, gdzie leżą te obszary związane z nowymi technologiami, które mogą zapewnić nowe miejsca pracy. Mogę słowo? Tak, oczywiście. Bardzo pięknie wybrzmiał taki głos z jednej strony, jakieś tradycje regionalne, z drugiej strony nowe przemysły. Ja uważam, że to koniecznie trzeba połączyć. Bez tego Dolny Śląsk nie osiągnie żadnego sukcesu na takim skomplikowanym rynku przemysłu. A mianowicie, jako regionalista, dobrze zdaję sobie sprawę, że nie we wszystkim Dolny Śląsk był wyjątkowy, nie we wszystkim był wyspecjalizowany, ale były takie dziedziny, jak na przykład produkcja szkła, porcelany, tekstylia, albo elektronika, w którym faktycznie Dolny Śląsk miał długie, trwające przez dziesiątki lat tradycje, a także takie zaplecze społeczne, zaplecze fachowców, którzy się na tym znali. I w ostatnich latach obserwowałem odrodzenie się takiego małego zakładu pracy w Sudetach, takim można by powiedzieć brutalnie dolnośląskim pasie rdzy, gdzie wiele rzeczy upadło,
Także upadło takie poczucie godności i sensu. I ta próba odrodzenia się takiego zakładu przemysłowego, który wytwarza szkoły kryształowe, nie polegała tylko na tym, że na nowo uruchomiono produkcję, ale połączono starę z nowym. Zaproszono tych pracowników, którzy już chcieli odejść na wcześniejsze emerytury, albo odeszli, po to, żeby pokazali młodszym ludziom, jak się na przykład farmuje szkło kryształowe. A sami się tego nauczyli dawno, dawno temu jeszcze od swoich mistrzów. Polegało to także na tym, żeby powiązać tę produkcję przemysłową z turystyką kulturową. To znaczy zaprosić gości, żeby zobaczyli na własne oczy, jak na Dolnym Śląsku w Sudetach robi się szkło kryształowe. W tej chwili, po kilku latach pracy, okazuje się, że połowę zysku tego przedsiębiorstwa przynosi właśnie turystyka kulturowa, a nie sama produkcja. Ale nie można zrezygnować z produkcji, bo ona tam na miejscu musi być. To jest fundament działania tej firmy. I okazało się jeszcze coś najważniejszego, że wokół tej fabryczki znowu odrodziła się jakaś społeczność. Ludzi, którzy tam pracowali, którzy o czymś wiedzieli, którzy z domu przynieśli stare wzory szkła kryształowego, żeby pokazać, jak to się robiło w latach 50. i 60. Tam stworzono jakąś kawiarenkę, jakieś szlaki turystyczne. To zaczęło żyć. Wokół nawet odnowiono budynki i powstała jakaś krajka. Ten bardzo fascynujący proces nie był procesem tylko reindustrializacji, ale procesem odradzania się społeczeństwa w tym miejscu. Takiego społeczeństwa, które wie, dlaczego chce razem pracować i że coś wspólnego ma właśnie tę swoją fabryczkę. Dziękuję bardzo. I teraz chciałbym Państwa zachęcić do włączenia się do dyskusji. Już jest raz Wam. Pan na końcu, bardzo proszę. Potem Jacek Kuszkiewicz. Ja nie używam się zwłaszcza też, ale Ty będziesz mówił Jacek Kuszkiewicz i potem Pani będzie. Nie, proszę mówić. Więc chciałem się odnieść, przepraszam, do Państwa z tyłem, będę cała radę. Tak, z tyłem. Chodzi o zagraniczne korporacje lokalne biznesy. Taki dualny dyskotomię między tymi dwoma rodzajami przedsiębiorstw. Wydaje mi się, że nie tutaj przebiega granica, która decyduje o tym, jak bardzo to społeczność lokalna jest zadaniem przedsiębiorstwa, tylko pomiędzy firmą, która jest zakorzeniona w lokalnej społeczności, a firmą, która nie jest zakorzeniona. I teraz na stopie zakorzenienia wpływają różne czynniki, między innymi to, że dana firma również zewnętrzna zatrudnia miejscową ludność, korzysta z wykonawców usług firm lokalnych, czy też raczej firm, które nie zajmują się na terytorium danej gminy. Dlatego nie stygmatyzowałbym tak mocno zewnętrznych firm, ponieważ jeśli te firmy zachęcimy lokalnym kapitałem, tak jak Pan wspominał, zarezerwowane chociażby jakością siły pracowników, które możemy zaoferować, to taka firma może przynieść do niej gminie też równie dużo, co lokalne przedsiębiorstwo. Więc nie rozwiążemy nas tak dwóch rodzajów firm. Pamiętając o efekcie dożytkowym, czyli o tym, że różne rodzaje przemysłu generują dużą ilość miejsc pracy w pozostałych dziedzinach, w usługach, które danej grupy są potrzebne, tak? Czyli nie wyrywaczmy może aż tak zagraniczna lokalna, tylko spróbujmy uniknąć bardziej te mechanizmy, które pozwalają danej społeczności się rozwijać. Dziękuję. Dobra, ja jestem Łuczkiewicz, bardzo proszę. A ja chciałbym z połączeniem mam pytanie do Państwa. To samo to znaczy jest podmiotowość. Są mówione już zwykłe procesy. Jak określacie procesy, które ostatnio tej Pani zwracały tutaj? Czy to poczucie podmiotowości się zwiększyło, czy zmniejszyło? Odniosę się do przykładu, który Marek urzędnika. Niestety nie jest to wysłowiony też normalnym jakimś tam poziomie, średnim poziomie samorządności, tak, że nie mają prawa pracować dłużej. I skoro nie musi kategoriami społeczności, tak. Czy moje pytanie jest takie, czy ten rozdział między my, wieś, a władze, nieważne czy to jest gmina, czy województwo, on się zawęża, czy rozszerza? I pytanie uzupełnienia. Czy uważacie w kontekście poprzedniej dyskusji, postępowała to, co jest znane, czyli to, że jesteśmy w takim okresie kryzysu demokracji. Czy uważacie, że odbudowa samorządu, czy wzmacnianie tych relacji, tej podmiotowości obywatelskiej może być
może tworzyć podstawy do restytucji w ogóle swojej demokracji, czy systemu demokratycznego w państwie. Czemu lewica będzie sprzyjać? Czy lewica będzie sprzyjać właśnie dalszemu upodmiotowianiu obywateli, czy też w kierunku pójdzie w kierunku państwa omnipotentnego? Może trochę przewrotnie. Dziękuję bardzo. Ja może powiem do zdania, bo skąd się wziąłem, ale to nie jestem w planie Polska, ale ja jestem właśnie z tego Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska, którego prezesem jest prezydent Jacek Majchowski. Stowarzyszenie zrzesza sektor lewicowy samorządowców na Polsce. Przychodzi prezydentem i drugim niż ale to tyle o sobie. Mam w związku z tym doświadczenie samorządowe wynikające z pracy na Górnym Śląsku obecnie. Ja bym chciał bronić programu metropolitalnego pani minister Pilkowskiej, bo on został w dużym stopniu politycznie zwulgaryzowany i stabilizowany, bo w tym programie nie chodziło o oddawanie pieniędzy wielkim miastom, to jest wielkim aglomeracji, wielkim miastom, jak Wrocław, Kraków czy Warszawa. Ja się całkowicie zgadzam, że te miasta sobie już zakupicie radzą i poradzą sobie. Tak jest. To jeden z niewielu miast polskich, do którego ludzie przyjeżdżają i chcą zostawać, mimo smogu. Natomiast przez lata państwo polskie, to też było zasadne, inwestowało pieniądze w małe miasteczka, szczególnie na szczeblu wschodnim. A przez to wytworzyła się olbrzymia dziura średnich miast. To były średnie miasta Górnego Śląska, Zagłębia. Na Dolnym Śląsku aglomeracja Wałbrzyska, bo ja tak postrzegam, aglomeracja Wałbrzyska, Świdnicka, Jeleniogórska. Projekt Miękowski przewidywał szansę dla tych miast, zresztą mało się to próbuje jakoś tam realizować. I ja się obawiam, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość w celach czysto politycznych wróci do znowu finansowania małych miasteczek, szczególnie na szczelnie wschodniej, a przepraszam bardzo, ja jeżdżę po Polsce z racji pracy w samorządzie w Związku Miast Polskich i tam już w zasadzie nie ma na co wydawać pieniędzy, tam to będzie, te pieniądze tam po prostu będą marnowane. Te małe miasteczka na szczelnie wschodniej bardzo często potrzebują nowych projektów społecznych, ale nie potrzebują już inwestowania w infrastrukturę. Natomiast inwestycje w infrastrukturę potrzebują właśnie takie miasta jak na przykład na Dolnym Śląsku, Wałbrzych i okolice. Bo jeżeli mówimy o reindustrializacji, to tam trzeba przede wszystkim odbudować infrastrukturę, bo ludzie muszą gdzieś mieszkać, ludzie muszą chcieć mieszkać w Wałbrzychu, w Świdnicy albo w Nowej Rudzie, bo to nie tylko chodzi o to, że on musi znaleźć tam miejsce pracy, ale on musi być także zadowolony z tego miejsca, w którym ma mieszkać. Bo dzisiaj coraz mniejszym problemem jest dojazd do pracy. To także jest inwestycja w komunikację, w kolej itd. I projekt Miękowski tego dotyczył. Ja się obawiam, że to zostanie wyrzucone do kosza. Przy okazji, przy właśnie wtórze takich głosów, które nie do końca rozumieją, o co w tym projekcie Miękowski chodziło. A wielka szkoda. Ja się tutaj zgadzam z panią Dranż, że oczywiście trzeba przy reindustrializacji pamiętać o jednej rzeczy, która w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, że dzisiaj fabryka, która produkuje podobny, pracuje w tej samej branży, dzisiaj będzie zatrudniała 300 osób, a kiedyś zatrudniała 3000. Nie ma już powrotu do tego, żeby ta fabryka zatrudniała 3000 osób. Tym niemniej jednak, żeby ludzie chcieli mieszkać w Wałbrzychu, w Jeleniej Górze, w Świdnicy, byli zadowoleni z tego mieszkania, to trzeba inwestować właśnie w tego rodzaju średnie miasta. Przestać opowiadać o tym, że z całym szacunkiem dla mieszkańców Lubaczowa czy Kubieszowa, to tam jest wielki problem. Nie, problem jest w tego rodzaju miastach jak Wałbrzych, Bychom, w którym przez lata byłem samorządowcem, Siemianowice. Tam jest problem, które państwo polskie powinno rozwiązać, a teraz wygląda na to, że znowu nie chcę tego rozwiązywać, bo tam nie ma wyborców, bo tam jeden mimo wszystko cały czas Prawo i Sprawiedliwość zbiera łomot, więc po co będzie
się tym zajmowało. I w tym kontekście chciałbym bronić projektu, czy też idei pani minister Elżbiety Bieńkowskiej. I dwie takie dygresje, jedną dotyczące projektów czy związków metropolitalnych. Ja bym gorąco protestował przeciwko nazywaniu projektu ustawy warszawskiej zaprezentowanej przez PiS jako projektu metropolitalnego. To nie jest projekt metropolitalny. Projekty metropolitalne, tutaj plus dla Platformy, są dobrowolnymi związkami komunalnymi miast. Ja w ogóle generalnie uważam, że tak naprawdę taki projekt jest potrzebny w gruncie rzeczy tylko na Górnym Śląsku, no może dla dużych miast. Duże miasta właśnie jak Wrocław, Kraków, czy Poznań, czy Warszawa, bez tego sobie znakomicie poradzą. Natomiast projekt PiS-owski jest w gruncie rzeczy wcieleniem w ten instrumentach politycznych grupy miast wokół warszawskich do dużego miasta. Pół roku temu dla swojego szefa w takim drogowym projekcie klasy historycznej, mówię o prezentacji klasy, sprawdzałem, jak powinniśmy się Kraków. Jak Państwo myślą, kiedy największa grupa miast gmin krakowskich została wcielona do Krakowa? W 1941 roku dekretem gubernatora generalnego pana Satana. Bo to jest niestety problem między demokracją a autorytarnym systemem. Tutaj Franklin wydaje się, że rozporządzenie nie zostało powiększone. Natomiast z demokracji trzeba myśleć o modelach dobrowolnych. I to jest jedna dygresja dotycząca tej rzekomej ustawy metropolitalnej, a druga dotycząca kwestii zamykania się społeczności, tego o czym mówił Marek Bydłuta, mianowicie reakcji urzędników na różnego rodzaju problemy, na kwestie dotyczące rozwoju danego regionu. No musimy pamiętać o jednej rzeczy, niestety, która jest także ważna, to jest zamykanie się od danej społeczności. Że czasami ta reakcja urzędnicza nie bierze się z tego, że urzędnik jest jakimś twardym formalistą, chociaż w kraju zarządzanym z użyciem Centralnego Biura Antykorupcyjnego to niestety to też ma duże znaczenie. Ale to się bierze również z reakcji lokalnej społeczności. Ci urzędnicy, a szefowie tych urzędników są zależni od lokalnych wyborców. To znakomicie wychodzi w mikroskali w jednej takiej prawie anegdotycznej sytuacji, która dotyczy, o której mało kto wie, a dotyczy gmin nadmorskich. To są gminy, które mówią o małych miejscowościach nadmorskich. To są gminy, które w dużym stopniu żyją z turystyki. A cechą charakterystyczną w ostatnich latach jest zamykanie się tych gmin na turystów i wprowadzenie przepisów lokalnych, które generalnie w turystyce nie sprzyjają. A dlaczego się tak dzieje? No bo miejscowy wójt burmistrz jest wybierany przez mieszkańców, a większość tych mieszkańców tych gmin nadmorskich są dzisiaj emeryci, którzy już nie pracują w ośrodkach i hotelach. Właściciele tych ośrodków i hoteli są spoza tych gmin. Pracownicy, którzy w tych miejscach pracują, też przyjeżdżają spoza tych gmin. W związku z tym ci, co mieszkają, ale nie są zainteresowani. Turysta to jest dla nich nie ktoś, kto tworzy miejsca pracy, tylko ktoś, kto ich po prostu irytuje i denerwuje. I czasami reakcja urzędnicza z tego się bierze. Pozwolę sobie jeszcze na trzecią kwestię już historyczną dotyczącą modelu niemieckiego. Ostrożnie z modelem niemieckim, bo model niemiecki samorządowy to także była decentralizacja deficytu budżetowego, więc tak spokojnie. Dziękuję bardzo. Radek Żarnecki, potem Tomek Skrzyński. Dobrze, na tym zamknięcie. Proszę Państwa, ja z tego spotkania również chciałabym coś wynieść. Z tego pierwsze pytanie do pani Zielonek. Jaki procent przypada produkcji energii elektrycznej na środki, na energię odnawialną, ale już nie wiemy te odnawialne źródła tylko odsłucha. Gdzie to wynosi i gdzie się zmieścimy w pakiecie klimatycznym 2020. I dalej, do pani mam pytanie. Polska jest podłączona do europejskiej sieci energetycznej. Czy prawdą
europejska sieć energetyczna idąca z zachodu do państw bałtyckich będzie zasilana w razie kryzysu energią wyprodukowaną w elektrowniach atomowych Białorusi i Kaliningradu. Panu Stolej chcę serdecznie podziękować, że umie Pan widzieć błędy popełnione przez partie wywodzące się z Solidarności po 90 roku. To jest bardzo ważne i te błędy powinniśmy przy wszystkich okazjach powtarzać, uzupełniać, ponieważ środki masowego przekazu mówią o błędach okresu Polski Ludowej. Natomiast nie mówią o błędach popełnionych podczas transformacji ustrojowej. A to jest bardzo ważne. I teraz jeszcze trzecie pytanie. Krótkie obojętnie, może to będzie chyba, że będzie był taki odpowiadany. Akademii Kuźnińskiego w Warszawie odbyło się spotkanie wicepremiera Morawieckiego na temat jego planu. Gospodarze spotkania był profesor Kołodko, ale był tam również i pan Goryszewski, który był wicepremierem na czasów rządu pani Suchowskiej. I tym ludziom o poglądach, powiedziałabym, legislujących, program pana Morawieckiego się bardzo podobał i życzyli mu, aby był wytrwały i żeby mu się to udało. Ale jest jedno ale. Żeby zrealizować program Morawieckiego, potrzeba około 1 000 000 000 zł. Kapitał krajowy jest bardzo mizerny. Fundusze unijne wyczerpią się po roku 2020. Został nam tylko kapitał z rynku finansowego. A on ma życzenie, żeby do nas przyjść. I tu jest problem. Ponieważ pan Morawiecki zaczął mu bardzo często wymienił tam błędy z okresu transformacji, to rzadko który prawicowie zrobi, ale powiedział, że będzie ograniczał montownie na rzecz fabryk, które będą od podstaw budować. Ale mi się wydaje, jak jest do wyboru, albo bezrobocie, albo montownia, to się musimy zgodzić na montownię, bo tego kapitału nie zabrać. W związku z tym, najpierw jak zdobyć większy kapitał krajowy? W tej chwili na zgłosienie dajemy 2% produktu krajowego brutto. Mamy 28 członków NATO, a 6 państw tylko wydaje 2% produktu krajowego brutto. Pan Kaczyński udzielając wywiadu radiowego powiedział, że należałoby zwiększyć do 3% na okres na turystów. No moi drodzy, przy takich wydatkach, to gdzie tutaj są pieniądze na innowacje i na nowoczesne technologie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie w kontekście tego, co pan Uczkiewicz. Wszyscy mówicie Państwo o kulturze, że to jest pewna sfera kultury i tożsamości tych lokalnych społeczności. Ja zadam przewrotne pytanie lederem i sobą. Jak w mentalności folwarcznej, w cudzysłowie w Polsce, można budować właśnie takie tożsamości? To jest kwestia dekad. Tylko tyle. Odwołuję się do książki, do książek ledera i sobą. Duży postęp cywilizacyjny tych zarówno mniejszych miast, jak i miejscowości na wiejsku. To znaczy, przestrzegam przed demonizowaniem tego, co się dzieje, bo ewidentnie zarówno w sferze infrastruktury,
infrastrukturalne, jak i kulturowe, peryferyjne Dolnośląskie jest dzisiaj dużo lepszym stanie niż jeszcze kilka lat temu. Znaczy to, co najgorsze już się wydarzyło, to na pewno. To, co jest obecnie, jest jakimś etapem pośrednim. No ale to, że peryferyjna Polska jest w lepszym stanie, pewnie jest w jakimś mierze również przyczyniło się do sukcesu Prawa i Sprawiedliwości, która właśnie w tej peryferyjnej Polsce się zdarzyła. To taka ogólna uwaga, a trzy podpowiedzi. Po pierwsze, w wypowiedziach naszych polityków nie pojawiło się ani razu słowo kolej, które dla mnie jest absolutnie, ale to absolutnie bardzo ważnym narzędziem. Wszyscy dążyliśmy do powiedzenia. To znaczy, ona jest korzystna zarówno dla tych ośrodków centralnych, jak i tych mniejszych miejscowości wokół aglomeracji, jak i tych miejscowości dalszych, peryferyjnych. Z innych powodów, ale dla wszystkich jest kluczowa i bardzo ważna. Wracając do tego modelu Platformy Obywatelskiej, to kolej jest tym narzędziem dystensji. Jest tym narzędziem, które rozkłada, które mierzy ten dobrobyt, ponieważ jest ekologicznym, jak i ekonomicznym nośnikiem. Także bardzo bym prosił, ponieważ koleje, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, są zabite obecnie z pasażerami, to znaczy jest strasznie duży popyt. Ale dużo się dzieje, ale jednak to jest ciągle za mało i myślę, że tutaj partie ekologiczne i postępowe powinny mocno to określać. Chyba w pierwszej kolejności są drugie dyskusje. Drugim elementem to jest energetyka nieodnawialna, co rozproszona, bo ona wiąże zarówno te nowe technologie odnawialne, jak i te tradycyjne. Między innymi oparte na węglu, który ciągle jest dla nas dużym zasobem, to najlepiej widać w Niemczech. Energetyka odnawialna stworzyła bardzo dużo rozproszonych, zielonych miejsc pracy, bardzo dużo usług, ale jednocześnie sprawiła, że Niemcy musiały odejść od energetyki atomowej i wrócić częściowo jako uzupełnienia do energetyki odnawialnej. Tymczasowo. Tak, tymczasowo, ale ten tymczas dał pewien komfort społeczny, tak? Myślę, że w Polsce ten komfort też jest potrzebny w tej chwili społeczny dla tych osób, dla tych grup, które są z tą tradycyjną energetyką związaną. Czyli energetyka rozproszona, która już wprowadza nowe technologie, ale jeszcze nie odnosi na tych starych jako coś, co rzeczywiście jest ważne dla tych mniejszych miejscowości miast, gdzie one mogłyby zafunkcjonować. I trzeci element, co Państwo bardzo mocno podkreślali, czyli obecność instytucji publicznych w tych mniejszych miejscowościach. Dla mnie taką instytucją podstawową, która teraz jest mocno, jest w punkcie przełomowym, to jest szkoła. To znaczy szkoła może być zarówno ośrodkiem edukacji, może być ośrodkiem takim społecznym, bo na pewno to jest masówka, więc można pomagać zwłaszcza tym uboższym. Może być ośrodkiem kulturalnym, może być, zwłaszcza musi być teraz, biorąc pod uwagę procesy demograficzne, ośrodkiem kształcenia ustawicznego, kształcenia wielopokoleniowego. To jest kluczowe. No i oczywiście też od ośrodków sportu, bo mamy często bazę sportową. Czyli te trzy podpowiedzi. Po pierwsze kolej, po drugie energetyka rozproszona, po trzecie edukacja obecna w najmniejszych nawet miejscowościach jako pewien trzon administracyjny, trzon usług społecznych, to jest to, co myślę, że oczekiwałbym od czego bym oczekiwał od grupowań politycznych, postępowych, ekologicznych w kontekście zadania. Bardzo dziękuję z panu, bardzo dziękuję za wszystkie pozostałe głosy i pozostaje mi oddać teraz głos naszej panelistce, pani Aleksandrze, do pani podsumowań. Zacznijmy od Marka Ducha, od mojej lewicy. Rozmawiamy o turystyce kulturowej, to chciałem powiedzieć, że w czwartek z tej
Śląska swoją uchwałę o, o tym, że ten rok jest zrobiony turystyki kulturowe, a też chyba jako jedno z nielicznych województw w Polsce podkreślam, że mamy najwięcej zabytków w Polsce, jeżeli chodzi o alokacje na obszar Dolnego Śląska, patrząc na inne regiony. To wynika oczywiście z Dolny Śląsk historyczny, bo w wielu miejscach i w wielu krajach tutaj społeczności niemieckie, żydowskie, polskie i każde inne gdzieś funkcjonowały, więc ten dorobek kulturalny jest ogromny, ale chcemy to wzbogacić. Patrząc na Kraków, mówiąc szczerze, bo jeżeli do Wrocławia przyjeżdża rocznie ponad milion turystów, to do Krakowa ponad 10 milionów. Jak mówimy o jakimś rozwoju regionalnym też, to jednym z głównych elementów rozwoju Dolnego Śląska to jest właśnie ta turystyka kulturowa. Chociaż no, dokładnie to widać po złotym pociągu w Wałbrzychu, gdzie ilość wejść na przykład na strony mówiące o tym, to są setki tysięcy ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Wałbrzychu. I tego typu kwestie, oczywiście na Dolnym Śląsku to jest pewnego rodzaju bogactwo, ale my to doceniamy, że mamy to i chcemy w tym kierunku pójść. Nie konkurujemy z innymi, ale to jest jeden z elementów też i rozwoju tego regionalnego. Teraz odpowiedzi na pytania pierwsze, jak inwestor. Ja mówiłem o tym, że nie strefy ekonomiczne, ale właśnie gminy powinny znane z podatku, jeżeli chcą mieć inwestycje, tak jak w Czechach, bo tam stref nie ma. Więc mówimy, oczywiście mówimy nie o zagranicznych i o polskich. Ale mamy ogromny, tak, na Dolnym Śląsku jest rocznie najwięcej propozycji inwestycji zagranicznych. W Warszawie, w ministerstwa, w ogóle możecie wszędzie inwestować, pytanie na Dolnym Śląsku. My w tej chwili zaczynamy mieć problem z siłą roboczą, oczywiście w różnych miejscach to różnie wygląda, ale jak powstanie Mercedes, jak powstanie w środzie Lufthansa, która chce tam coś robić, jeszcze centrum logistyczne Kozgorzelca na 2500 osób, to zaczynają się wydać, że te miejsca pracy, oczywiście teraz trzeba pracować nad jakością tych miejsc pracy, czyli nad płacami, tak? Ale generalnie ten problem zaczyna się rozwiązywać poprzez inwestycje zagraniczne, dlatego ja bym nie dzielił. Sprzyjałbym polskim inwestorom, sprzyjałbym, ale oczywiście w miarach pewnych granicach, żeby to równo traktować, bo te inwestycje zagraniczne faktycznie dzisiaj to są może montowne, ale jutro to mogą być normalne zakłady produkujące, tak? No ja w Wałbrzychu jest budowa przekładni silników Toyoty, no to już nie jest taka montownia. To jest, silniki są dosyć skomplikowane mechanizmem, jak tak samo w Polkowicach Volkswagena, też robią silniki do Volkswagena. To już jest po prostu skooperowane z głównym wydawcą. Montownia tak naprawdę jest w Wolfsburgu, bo oni te wszystkie części przyrożeń tam montują, tak? Więc to się zaczyna zmieniać jakością naszą troską, jest teraz taka, żeby polski rząd, godząc się na jakąś inwestycję, mówił dobrze, jeżeli u was w Volkswagenie średnia płaca jest 3000 euro, to my prosimy o 1000 euro minimum w Polsce, tak? To jest już 4000. To jest wyżej, to jest prawie średnia krajowa. Nie ma tego warunku, a powinniśmy takie warunki stawiać, bo tu jest kwestia właśnie jakości pracy, życia z tej pracy. I to jest teraz wyzwanie dla nas, żeby to robić i nie wydawać się stref czy czego innego, tylko mówimy o jakości pracy w tych strefach, a poza tym. I teraz jeszcze jedno zdanie w tej sprawie, chcę się rozwodzić. Dużo Japończyków zainwestowało w Żarowie. Małe miejscowości, jak akurat Żarów, dobrze znam, to moja gmina. Nawiasem mówiąc, moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o karierę, robienia kariery, bo moje wsi w gminie Żarów z trzech posłów, było trzech posłów, ja, Klebowski i poseł Jakła. I jeszcze mamy mistrza sprawy, czyli Pawła Fajtka, który mieszka również w mojej wsi. I można mieszkać, a wieś pisze raz pod patronem, a dzisiaj ma ponad 200, bo po prostu się wszyscy tam budują, nie wiem dlaczego, bo więcej ma liczne miejsce. Ale nie ma dzisiaj miejsca, to dobrze ktoś zauważył, że ludzie wolą się częściowo budować gdzie indziej, częściowo miasto, to się zaczyna już niwelować ta różnica, ale jest ważna jedna, żeby stworzyć właśnie te warunki. To jest to, z czego wyszedłem, a każdy tutaj w tej dyskusji to potwierdził, z tego prostego założenia, zrównoważony rozwój. Jeżeli z tego będziemy, to w każdym miejscu będzie można zamieszkać i mieć jakąś perspektywę do życia, bo o to przecież wszystkim nam chodzi. I teraz następne pytanie, to jest kwestia, czy ta lokalna tożsamość. Ona oczywiście ma ogromną wartość, chociaż może to, co mówił Janek, się przekształci w zamykanie się. Ona się może przekształcić w różnych regionach Polski, to trzeba po prostu wyważyć, w jakim procesie to robić. Ale na Dolnym Śląsku mamy jeszcze jeden problem. My budujemy tożsamość powojenną Polski, gdzie tutaj kilkaset lat były Niemcy. I
budowanie tej tożsamości właśnie głównie się odbywa przez te lokalne instytucje. Liga Kobiet, Polskie Mężczyzny, takie istnieją, czy strażacy ochotniczych straży, oni tutaj wpisują się już w nowy zupełnie rozdział. Ale nam na tym zależy, żeby właśnie poprzez te lokalne tożsamości, budowanie tych lokalnych tożsamości, budować również jednocześnie tożsamość do tego Śląska. Przy całej otwartości, bo mamy to, ten jeden super plus, że z wielu miejsc w Polsce i za granicą publicznej osiedli, jest to swoista wartość i traktują to miejsce jako dom. Z ciekawostki powiem, że prezydent Rosaria ileś tam lat temu przed wyborami robił sondaż o najważniejszych sprawach, bardzo poważna prasówka to robiła. Sondaż na Wrocławiu jest najważniejszy. To była regulacja Odry i na to człowiek z Warszawy mówi, to co my mamy powiedzieć o regulacji Wisły w Warszawie, tak? Jak tutaj prawie wszystko jest odmurowane. Ale na tym zależało i drugie, było pytanie, co jest najważniejsze dla siebie? Wszyscy myśleli tak, życie osobiste, kariera, nauka, nie, wszyscy powiedzieli prosto, jak to miejsce do życia. Oni po prostu byli zdziwieni, ale to byli dlaczego, że ci ludzie przyjechali z Kośla i tu swój dom znaleźli, tak? I dla nich to miejsce, ten dom jest najważniejszy, bo inaczej tego się nie da wytłumaczyć. Bo jak pytasz, co jest dla ciebie najważniejsze, no to mówisz o zupełnie osobistej sprawie. Ale to budowanie tożsamości, to ja uważam, że przynajmniej w naszym regionie jest pewnym elementem wyjściowym do tego, żeby tą tożsamość budować przez nasze samorządy, a w innych regionach Starej Polski to po prostu funkcjonuje. No bo jak pojadę do Poznania, to wiem, że oni są z tym życi, jak do Krakowa to są z tym życi i tak dalej. W tej Starej Polsce, bym powiedział, to jest jakby naturalne. My musimy na nowo zbudować i droga przez te mniejsze samorządy jest jak najbardziej wskazana. I wracając do pytania Jacka, czy właśnie samorządy mogą pomóc w odtworzeniu pewnej tożsamości społecznej, to oczywiście tak. Jeżeli państwo, załóżmy, jest instytucja rządząca, na przykład tej Filipii, z której chce zbudować Polskę na swoją mocę, zakładam, że jak wybrano 30 parę procent, w 50-paroprocentowym udziale w wyborach, no to nie jest większość generalna, obiektywnie patrząc. No to jak się buduje państwo, to trzeba docenić wszystkie inne nacje, wszystkie inne sytuacje, wszystkie inne poglądy, światopoglądy, żeby każdy się w tym państwie dobrze czuł, w naszym kraju. Ale jeżeli zatracimy tą samorządność, która ja uważam, że to jest największy sukces Polski, zbudowanie tej Polski samorządowej, myślę, że nie tylko ja to tak uważam, to właśnie to jest ochrona przed tym, żeby to zawłaszczyć, żeby nam powiedzieć, jak mamy myśleć, przecież uciekaliśmy to przez 20 lat tego, tak? I samorząd w moim odczuciu jest kluczowy w tej sprawie. Czyli budowanie, popieranie samorządności jest też kluczem i odpowiedzią na to, jaka ta Polska ma być. Ta Polska ma być nasza, wspólna, a nie jakiegoś jednego ugrupowania, kto by rządzi. I jeszcze jedno tylko odniesienie do Morawieckiego. Ja nie potrafię ocenić tego programu, nie jestem ekonomistą. Ja myślę, jak byłem na spotkaniu w Karpaciu, gdzie był Morawiecki, Kołodko, był Groszewski, nie było, według też było, ale byli prawicowi ekonomiści i oni się nigdy nie atakowali. Bo byłoby dziwne, gdyby minister finansów, minister premier się atakowali. Więc to jest pierwszy pole neutralne, że oni publicznie w tej fazie nie skrytykuje Morawieckiego. Ale oczywiście na przykład tam Kołodko powiedział, jak mamy 80 miliardów do dyspozycji, które zostało z funduszy emerytalnych komercyjnych, to on by spłacił Polskę zagraniczne zadłużenie definitywnie, bo by wystarczyło. A środki, które będziemy uzyskać, już nie płacić, bo to procenty zawsze są i tak dalej, wykorzystać to, co byśmy dopłacili, czyli oprocentowanie i tak dalej, na inwestycje w Polsce. To jest jakieś rozwiązanie silne, ale a tu Morawiecki zupełnie inny model idzie. I wydaje mi się, że Morawiecki z punktu widzenia lewicy ten program jest dobry, ale z punktu widzenia wykonania go faktycznie nie mamy pieniążków. I to może być jedne z życzeń, które się pojawi, czyli mówiąc krótko, nic nie załatwimy takiego, co by definitywnie rozwiązała pewien obszar działalności, na przykład rozwinęłoby gospodarkę z tego tytułu, co on proponuje, ale z kolei on bardzo wyraźnie podkreśla tą relację między gospodarką a życiem społecznym, że to musi mieć odniesienie, czego w Polsce długi czas nie było. Nie chcę odpowiadać, ale wszyscy chcą zadać bardzo proste. Tak.
To ja może zacznę od pytań zaadresowanych do mnie przez panią Dorotę. Pierwsze, Europejska Sieć Energetyczna, czy będzie zasilania energią atomową z Białorusi i Kaliningradu? Przyznam, że nie jestem zaznajomiona z tą ideą. Nie byłabym też jej zwolenniczką, dlatego że energia atomowa jest po prostu najdroższym rodzajem energii. Nie zdajemy sobie sprawy, że to, że dane prywatna firma, tak, bo państwa nie budują, prywatne firmy budują elektrownie atomowe, natomiast już wszystkie pozostałe koszty, takie jak modernizacja sieci przesyłowych, takie jak gwarancje państwowe, bo to jest duża blokada, takie jak przechowywanie resztek atomowych, co do których dalej nie wiemy, jak to się w perspektywie lat skończy, bo zaczęto to robić w latach 60., 70., kopiąc wielkie doły w górach, w byłych kopalniach. Więc nie byłabym za tym. Co więcej, wydaje mi się to nierealistyczne w Polsce, dlatego że nasza sieć przesyłowa nie jest dostosowana do energii atomowej. Więc tak jak mówię, z tematem nie jestem zaznajomiona do końca, natomiast no, z perspektywy wiedzy, jaką posiadam o energetyce w Polsce, to po prostu jest to nierealne. No i dalej kwestia, jaki procent przypada na energię odnawialną w Polsce. Nie będę tutaj rzucać liczbami, bo nie byłam na to pytanie przygotowana. Natomiast było porozumienie paryskie w 2015 roku. Ono nie zakładało, jaka ilość energii ma być produkowana z energii ze źródeł odnawialnych. Natomiast zakładało, że trzeba ograniczyć do 2100 roku emisję dwutlenku węgla. To można osiągnąć różnymi sposobami. To nie jest tylko totalne przestawienie na energetykę ze źródeł odnawialnych, natomiast także termomodernizacja, zarządzanie energią, zużycie tej energii, tak, właśnie poprzez docieplanie, poprzez specjalne systemy, które na przykład monitorują, gdzie ucieka energia w firmach i co zrobić, by ta energia została. Bo kluczowym elementem, gdy mówimy o energii, to nie jest to, by produkować jej więcej na coraz zwiększające się potrzeby, lecz by zużywać jej mniej po prostu. Jak Polska stoi, jeśli chodzi o energetykę odnawialną? No niestety źle, dlatego że PiS zablokował szereg dosyć dobrych propozycji regulacji, które istniały. Pamiętamy ustawę antywiatrakową, tak? Teraz wprowadzili takie ograniczenia, że tylko 1% powierzchni Polski nadaje się do tego, by postawić tam wiatraki. Reszta terytorium jest wykluczona. Mieliśmy też taki projekt ustawy prosumenckiej, nawiązując do energetyki rozproszonej. Prosument to jest osoba, która produkuje energię i konsumuje energię. To były specjalne zapisy właśnie dla osób produkujących energię na potrzeby swojego własnego gospodarstwa i polegało to na tym. Wiemy, że energia ze źródeł odnawialnych nie jest stabilna, tak? Ale latem mamy dużo słońca i mamy nadwyżki tej energii. Zimą z kolei tę energię musimy od sieci kupować. I ta ustawa prosumencka zakładała, że będą tak zwane taryfy gwarantowane, za które taki prosument będzie mógł sprzedawać energię do sieci i dzięki temu w efekcie w skali roku jego bilans energetyczny mniej więcej się wyrównuje. Czyli ta energia, którą skupuje od sieci, jest na tym poziomie energii, którą sieci oddaje i za co też ma określone środki. Niestety PiS to też zahamował. Oprócz tego no, kontynuowany jest bardzo zły proceder zaczęty przez rząd PO-PSL współspalania. Środki unijne przeznaczone na rozwój energetyki odnawialnej idą na współspalanie. Polega to na tym, że to jest dotowanie koncernów energetycznych kosztem jakby obywateli, bo nie daje się obywatelom tych środków, natomiast kupuje się jakieś orzechy brazylijskie, wrzuca razem z węglem i to niby jest czysta energia. Także no, w Polsce nie przewiduje, że jakiekolwiek cele czy 20% energii odnawialnej po prostu będziemy uzyskiwać. 15%. No to podejrzewam, że nawet do tego nie dojdziemy. 20% do 20 roku, przepraszam. Takie 20%. No właśnie, raczej nic nie zapowiada, że to zwiększymy. To może przejdę do kolejnego pytania, a mianowicie ta samorządność. Rzeczywiście to jest ogromne osiągnięcie, że posiadamy dosyć, samorządy z dosyć silnymi kompetencjami. Natomiast na pytanie, czy ludzie czują, że mają wpływ na decyzje samorządów, uważam, że nie czują. Tutaj mogę podać przykład wrocławski, brak transparentności, tak? Większość umów nie jest publikowanych.
działam w Dolnośląskim Alarmie Smogowym, pojawił się raport profesora Zwoźniaka dotyczący tego, jak walczyć ze smogiem. Miasto ma ten raport, nie upublicznia go. Na nasze zapytanie, czy upublicznie, napisało, że można się zgłosić do Urzędu Miejskiego, do Wydziału Środowiska i na piśmie się trzeba zgłosić, wtedy upublicznią. Czyli brak transparentności, brak tego realnego współdecydowania Rady Osiedla, tak? Ten najniższy poziom samorządu. Rada Miejska robi wszystko, by po prostu te rady osiedla zgnębić, by one nie miały możliwości dobrego funkcjonowania. A to jest właśnie to, co tworzy te wspólnoty lokalne. To, że działamy wspólnie na obszarze danego osiedla. Dalej mamy inicjatywa obywatelska, zaporowe ilości podpisów, teraz to ma się zmienić. No i kolejna rzecz, czyli nie możemy się wypowiadać na sesjach Rady Miejskiej. Tak? Obywatele, obywatelki, mieszkańcy Wrocławia nie mają tej możliwości. Co też sprawia, że oddalają się od tej polityki władzy, tak? Bo skoro nikt mnie nie chce wysłuchać, skoro nikt się nie chce zapoznać z moimi pomysłami i jestem pozbawiony pewnych narzędzi partycypacji, no to jednocześnie też tej władzy nie ufam. I tylko kończąc, odwołam się do słów Tomka Stefanickiego, bardzo słusznych, tak? Bardzo słuszne kolej. Kolej jak najbardziej. Niestety no, w ciągu ostatnich lat pamiętam taką matę, że Zachód Polski, no oczywiście wiadomo, uwarunkowania historyczne, miał bardzo dużo, bardzo rozbudowaną sieć kolejową. Wschód miał mniej i my niestety zamiast równać do góry, zrównaliśmy w dół. No i te sieci zamykaliśmy, ale mam wrażenie, że zmienia się na lepsze. Tutaj też troszkę źle oceniam rządy Platformy, która jakby środki unijne przeznaczała w dużej mierze na autostrady i nie doinwestowała kolei. Natomiast teraz Unia Europejska narzuciła zupełnie inne formuły, gdzie faktycznie większość tych środków ma iść na rozwój kolei, więc mam nadzieję, że zostaną dobrze wykorzystane. No i energetyka rozproszona. Ona nie jest czymś pomiędzy formą, ona jest celem samym sobie. Żebyśmy właśnie byli niezależni energetycznie w ramach swoich gospodarstw domowych i w ramach wspólnot lokalnych. Tak, żeby nie było tak, że okej, korzystamy z energii odnawialnej, natomiast ona jest produkowana gdzie indziej. Tak jak na przykład teraz do budynki miejskie we Wrocławiu będą zasilane w 100% energią odnawialną i to jest bardzo dobrze. Natomiast ta energia pochodzi spoza regionu Dolnego Śląska, a wzorcowe byłoby, żeby była też produkowana, dawała nasze lokalne miejsca pracy. Nie jestem ekspertem, ale jestem fascynatem i ideowo jestem głęboko przekonany do wyższości kolei nad wieloma innymi środkami transportu i oprócz tej gęstości sieci kolejowej na Dolnym Śląsku i całym Nadchodzu, ważnym elementem jest organizacja także tego transportu. Znowu przywołam przykład niemiecki, nasze partnerskie miasto Drezno. W Dreźnie i w całej Saksonii, tak jak w innych częściach Niemiec, działa kolej regionalna, to są te S-Bahn. I tam bardzo często z Uniwersytetu Wrocławskiego wyjeżdżamy na różne stypendia czy wymiany międzynarodowe do Drezna i w ciemno można wyjść na małą stacyjkę, których jest kilkadziesiąt w Dreźnie, z pewnością, że w ciągu 10 minut przyjedzie S-Bahn. I na tej małej stacyjce jest biletomat, na którym można sobie zaprogramować całą trasę, a nawet wydrukować karteczkę, jeżeli komuś jest to potrzebne i według tego schematu podróżować po całej Saksonii. Więc oprócz tego, że trzeba odwrócić ten trend niszczenia, dewastowania sieci kolejnictwa, to jeszcze trzeba pomyśleć o tym, jak zorganizować tę sieć już działającą tak, żeby użytkownik, użytkowniczka miał pewność, że w każdej chwili na małej stacyjce ten pociąg za chwilę nadjedzie i że to będzie dostępne finansowo dla przeciętnego mieszkańca. Ale jeszcze przejdę do tego drugiego tematu, który tutaj się pojawił, a mianowicie podmiotowości czy upodmiotowienia Polek i Polaków, także w takiej perspektywie i historycznej, i współczesnej. Tę perspektywę historyczną świetnie zarysował Jan Sowa w Fantomowym Ciele Króla i Andrzej Leder w Wrześniowej Rewolucji. Otóż właśnie, czy to jest tak, że my ciągle w Polsce mamy tę feudalną mentalność, czy też ktoś nas wpędza ciągle w tę mentalność? Ja uważam, że po wydarzeniach przynajmniej tylko XX wieku w dużej mierze Polacy uwolnili się od mentalności feudalnej. Bo
przypomnijmy sobie takie wydarzenia z historii, jak na przykład różne działania społeczne, choćby Sielecka Republika Rad w Zagłębiu w 1918 roku, kiedy polscy robotnicy, w tym był mój pradziadek, stworzyli sobie małą Rzeczpospolitą, w której ustalili 8-godzinny dzień pracy, ubezpieczenia i uspołecznili dużą część instytucji publicznych i finansowych, dopóki polskie wojsko nie spacyfikowało Sieleckiej Republiki Rad. Przypomnijmy sobie, ile było strajków w latach 30. w Polsce. Do 15 tysięcy wybuchów strajkowych w jednym roku. Przypomnijmy sobie Rady Robotnicze w 1956 roku i przypomnijmy sobie pierwszą robotniczą Solidarność w roku 80. To były działania pokazujące podmiotowość społeczną, zdolność do samostanowienia i pewną wizję działania wspólnego, a nie feudalizm. Natomiast w ciągu ostatnich 25 lat na pewno działają takie siły, powiedziałbym, że w sensie gospodarczym, takim ustrojowym neoliberalnym, w sensie światopoglądowym konserwatywne, które chciałyby nas ponownie wpędzić w tę feudalność, rozumianą jako pewien taki sojusz trzech instytucji wspólnot, narodu, kościoła i rodziny, poza którymi nic już nie ma. To jest w czystej realizacji reprodukcja wizji kardynała Wyszyńskiego. Tak jak teraz czytamy jego pisma od lat 30., po lata 60. to właśnie to było tylko naród, kościół i rodzina i bez na przykład samoorganizowania się ludzi w różne organizacje społeczne, kluby, stowarzyszenia. Więc uważam, że po pierwsze musimy jeszcze raz dobrze napisać historię społeczną XX wieku w Polsce, żeby sobie uświadomić, jak walczyliśmy z feudalizmem i jak się z niego wyzwalaliśmy. Po drugie, musimy w tej chwili dobrze publicznie się edukować. I tu wracam do tej kwestii szkół, jako instytucji społecznych, wychowawczych, kulturalnych, w różnych ośrodkach, dużych i małych. Trzeba naprawdę nauczyć się nie rozwiązywania testów w szkołach, tylko rozwiązywania problemów społecznych, w tym takich jak aktywizacja ludzi do wspólnego działania w dobrze pojętym, racjonalnym celu dla dobra wspólnoty. To powinien być klucz i fundament edukacji publicznej w Polsce. Ja się nie boję przypominać i pamiętać tego, co było dobre w okresie PRL-u i wcześniej w polskiej lewicy. I teraz przypomnę świetny tekst Wandy Wasilewskiej, Cień Sutanny. To jest właśnie o polskiej szkole międzywojennej, nad którą roztoczył się w tym czasie Cień Sutanny. I ta jedyna czasami instytucja publiczna w małej miejscowości Polski międzywojennej była zawłaszczana właśnie przez ten projekt narodu, kościoła i rodziny. Dzisiaj mamy podobną sytuację. My musimy szkołę odzyskać, uratować ją nie tylko z pseudo-reformy minister Zalewskiej, ale uratować ją także z tych dwóch dyskursów feudalizujących, neoliberalnego i konserwatywnego. No na koniec jeszcze coś dorzucę, co mi chodzi po głowie od dawna, a tu nie było powiedziane, że my w regionie, czy lokalnie, czy w perspektywie całego Dolnego Śląska nie jesteśmy zatrzaśnięci w pudełku pod nazwą naród polski i narodowe granice. My sąsiadujemy z Czechami, z Niemcami, z Saksonią, regionem libereckim i to naprawdę to jest nasze najbliższe sąsiedztwo. Ja uważam, że w Polsce wcale nie najważniejsza jest Polska. Najważniejsi są ludzie w Polsce. I ci ludzie mają prawo tak sobie organizować swoją przestrzeń wspólnego życia i działania, żeby żyć jak najlepiej i się realizować. Także poprzez granice. Mamy ostatnio kilka takich świetnych przykładów, że udaje nam się porozumiewać z lewicą w Czechach i w Niemczech i chcemy to kontynuować. I myślę, że na poziomie społecznym to można też robić. Te granice państwowe nie są granicami społecznymi. My możemy je łatwo przekroczyć. We wspólnym działaniu na przykład dla środowiska naturalnego, dla wymiany kulturalnej, dla wspólnej edukacji, dla jakichś projektów właśnie industrialnych, transportowych, kolejnictwo między granicami państw. Uważam, że lewica ma prawo powiedzieć, że perspektywa granic narodowych nie jest jedyną perspektywą i wcale nas nie obowiązuje, bo mamy także alternatywy. Ta alternatywa szczególnie jest widoczna na Dolnym Śląsku, który ze względu na swoje różne wielonarodowe tradycje i położenie ma szansę, ma prawo z tego skorzystać. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie głosy. Tak podsumowując trochę żartem serio, można stwierdzić, że przez ostatnie lata takim paradygmatem rozwoju samorządu były inwestycje w lotniska i w akwaparki. Wydaje się, że tutaj zarysowaliśmy alternatywę wobec tego programu w postaci inwestycji w kolej, szkoły, czy szerzej rozumianą kulturę i dobre miejsca
podsumowanie tej dyskusji, pokazanie kierunku, w jakim powinno zmierzać takie progresywne myślenie o samorządach. Ale chciałbym także zakończyć Zygmunta Baumanem, od którego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie, ponieważ on w swoich pracach wskazywał, że dziś, nawiązując do tego rozdziału między mocą a polityką, on wskazywał, że dziś władze państwowe właściwie są, ich możliwości są ograniczone właściwie do tego, że starają się skusić fruwający ponad granicami państw narodowych kapitał, żeby właśnie do nich Unii wylądował. I właściwie jedynym narzędziem tych państw jest kuszenie tego ponadnarodowego kapitału w postaci bardzo niskich podatków, niskich standardów ekologicznych, niskich pensji, właściwie braku praw pracowniczych. Wydaje mi się, że to jest wyzwanie dla lewicy, ale to dotyczy także tej polityki lokalnej, ponieważ to pozyskiwanie inwestorów to także jest domena władz samorządowych. Wydaje mi się, że dzisiaj takim wielkim wyzwaniem właśnie także dla lewicowej polityki samorządowej jest także przywrócenie tej mocy samorządu. To znaczy, żeby także samorządy mogły stawiać warunki temu ponadnarodowemu kapitałowi, który jest o tyle kłopotliwy, jeśli chodzi o otworzenie tożsamości lokalnej, że o ile kilkadziesiąt lat temu fabryka, także należąca do prywatnego inwestora, ona była silnie osadzona w lokalności, ponieważ często jej właściciel także pochodził z tego regionu. I to wiązało się z tym, że te firmy były zainteresowane także dobrymi relacjami ze środowiskiem lokalnym. To jest przypadek, że kiedyś wielcy kapitaliści, oprócz tego, że eksploatowali lokalną siłę roboczą, to jednak budowali często jakieś szkoły. Bo im się to opłacało, tak, ale wiedzieli, że wypada wykonać taki gest wobec społeczności lokalnej. Dzisiaj ponadnarodowe korporacje nie wiążą swoich strategii marketingowych z przywiązaniem do danego regionu, bo po prostu działają w wymiarze globalnym, co także tutaj stanowi wyzwanie dla polityki lewicowej. I wreszcie wydaje mi się, że, i tu już kończąc, wydaje mi się, że jest niezwykle ważna kwestia kultury, właśnie którą podnosił Wojciech Towarny. W związku z tym, że Wrocław był w roku ubiegłym Europejską Stolicą Kultury, był dzisiaj naszym gościem Adam Knylewski, który był autorem tej aplikacji, która zwyciężyła. I ta aplikacja stawała się na takim lewicowym kanonie aksjologicznym, ponieważ celem tego projektu Adama Knylewskiego było to, aby kultura była narzędziem inkluzji społecznej, walki z nierównościami. Ta koncepcja została zarzucona przez władze Wrocławia. Wydaje mi się, że warto być może byłoby w gronie dolnośląskiej lewicy wrócić do tej aplikacji Adama Chmielewskiego i przemyśleć, jak można by było stworzyć taki program w sferze kultury, który byłby także narzędziem właśnie inkluzji społecznej, walki z nierównościami, ale to już pewnie temat na kolejną debatę, być może w ramach forum postępu, ale to będzie zależało także od doktora Sławomira Wiatra, który w tej chwili podsumuje naszą konferencję. Nie, podsumowania nie będzie, natomiast to jest konferencja Michała wyjątkowa. Już nie wiem, jaka jest statystyka teraz, ale żeby przy sali, na której wychodziło kilkadziesiąt osób, mieć widownię parę tysięcy, to już jesteśmy naprawdę w nowym świecie. Natomiast jestem bardzo wdzięczny za całą tę dyskusję i chcę powiedzieć, że wszystkie konferencje, które dotychczas organizowaliśmy, spełniły pewne oczekiwanie z naszej strony organizatorów, że zawsze wyjechaliśmy ubogaceni. Więc nie lękajmy się organizować kolejnych tego typu konferencji, nie lękajmy się wymiany poglądów, ponieważ pochodzimy też z różnych środowisk i reprezentujemy czasami nie bardzo antagonistyczne poglądy, ale czasami sytuacyjnie konkurencyjne. No więc, żeby to nie przekształcało się w wojnę, to przekażmy sobie znak pokoju. A przede wszystkim chcę powiedzieć, że każda z tego typu spotkań jest inspiracją do kolejnych. I tu dwukrotnie pan profesor niczym nie przymuszany.
na źródła edukacji i na poziomie kompetencji Ministerstwa Edukacji, ale również na poziomie odpowiedzialności Ministerstwa Nauki. Otóż to jest obszar, który musimy jako środowiska lewicowe mieć nie tylko poglądy, ale również pewne strategie, które będziemy wprowadzić, czy na poziomie samorządu, czy na poziomie krajowym, bo pewne regulacje wymagają większości parlamentarnej. Ale po pierwsze, zwróćcie Państwo uwagę na to, że mamy naturalnego partnera, jakim jest w sumie dość progresywny środowisko Związku Nauczycielskiego. Ono nie jest znowu jednorodne, ale duża część środowiska Związku Nauczycielskiego jest bardzo progresywna i nie miała w lewicy tej politycznej ostatnich lat partnera. Choć historycznie to Związek Nauczycielstwa Polskiego dostarczył polskiej lewicy w arenie parlamentarnej najbardziej bojowe posłanki, jak Izę Sierakowską, bardzo ideowo, czy Krystynę Łubacką, która na dzisiaj reprezentuje Lewicę w parlamencie. I teraz mamy partnera, nie chcę wchodzić i otwierać nowej debaty, ale to będzie tak jak naszego programu, tego co chcemy jeszcze zainspirować dyskusji na forum ustępu. Mamy partnera, z którym zaczęliśmy współpracę w wózkiej konferencji słabych broni jeszcze nie brał udział. Ona co prawda była sytuacyjnie poświęcona zagrożeniu, jakie tworzy dobra zmiana, czy reforma w ramach dobrej zmiany. Zostawmy tą dobrą zmianę, która się teraz dzieje, trzeba się zastanowić, jak to niej sprzątać. Kiedy przyjdzie, myślę, że czas, kiedy będziemy mieli instrumenty, żeby sprzątać. A jak ten czas przyjdzie, trzeba pamiętać o tym, że edukacja to nie jest tylko instytucja czy instytucje jakaś pragmatyka, tylko to jest najważniejszy instrument w gruncie rzeczy polityki społecznej państwa. Dlatego, że my docieramy do wszystkich. Ta polityka równościowa, wyrównywania szans, kształtowania świata poglądowego, postaw społecznych, ona się zaczyna dziać w szkole i nie dotyczy tylko tych maluchów aż do matury, dotyczy również rodziców, dotyczy również dziadków, bo o czym mówiliście tutaj, ta szkoła jest, powinna być w znacznie większym stopniu miejscem integrującym, budującym środowiska społeczne. Zwłaszcza u mniejszych, zwłaszcza, jak powiem, prowincjonalnie, przepraszam, jak powiem,